Po Kachejsi widziałem już Pijanka. No cóż, byłem w bibliotece François Mitterrand. Teraz jadę na darmówkę coś zjeść, bo nie mam nic, chociaż tutaj mam jedzenie. Wiecie, jakie dzisiaj jedzenie znalazłem w tej torebeczce. Ktoś zostawił przy polskim kościele przy Chanelu. Zobaczcie, jakie jedzonka ma fajne. Szyneczki, serki, tylko mam bagietki. I jeszcze, proszę Państwa, zdobyłem, zobaczcie, taką długą, mam już trzecią łyżeczkę do dżemów, do cappuccino, do tego z Luksemburga kilogramowego, czy po pół kilograma, jak jest. O Kachejsie widziałem już Pijanka, także fajnie mi szło dzisiaj na tym. Fajnie mi szło dzisiaj na internecie jeden film, niepotrzebnie, bo miejsce robiłem, bo karta była pełna, zapomniałem zabrać. Jeden film, jak odkręcałem miskę olejową, wziąłem go, zlikwidowałem, jest niepotrzebnie. Także widzicie, o tutaj jest biblioteka François Mitterrand, tutaj kino jakieś, o, widzicie, Peugeotik stary, zobaczcie, o. Stary Peugeot, bardzo fajny, tam sprzedawają jedzonko, picie, o. Tutaj teraz zrobili, takie zrobili teraz ławeczki, bon appétit, proszę bardzo, zobaczcie, kamion, który kopci tu jest, taki kiedyś był, ale teraz nie ma, jest coś innego. Zobaczcie, studenci wszyscy, no, a ja idę dalej. Proszę Państwa, teraz... A tu mapy są za darmo w metrze, tym razem sobie fajną weźmie. Także słuchajcie, wracam proszę Państwa z biblioteki. Lajkujcie, subskrybujcie, o, zobaczcie, jakie fajne. Jakie fajne pieski. Lajkujcie, subskrybujcie. Się widziało, Janusz Pijanka. Pozdrawiam z Paryża. Nie wziąłem ładowarki, nie mam gdzie doładować. Teraz i teraz zobaczycie jeszcze, bo mówicie zawsze, że za małe filmiki, za krótkie wam kręcę. Teraz wam pokażę, jak wygląda tutaj Avenue, czyli aleja. Proszę zobaczcie. Tak to wygląda. Tutaj tak się Francuzi goszczą. Tutaj zobaczcie. No i Janusz Pijanka z Paryża, człowiek w podróży. Takim autobusem, jak tam jadą, to ja jeździłem tu w Paryżu kiedyś przed laty, ale teraz mnie to nie interesuje. Chociaż widzicie, o takim samym jeździłem. Tylko to było Renówka, a to jest Iveco. Dom, zobaczcie, drzewem obłożony. Śmiesznie, prawda? A tutaj jest salon herbaty chyba i kawy, herbaty chyba. Nie wiem, jak to wygląda. Widzicie? Wielokulturowe, multikulti. I tu idę do metra oczywiście. Bilet mam. Głos Ameryki mi użyczył.